Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Bołoziuk, jestem przedstawicielem firmy AB. Główna prezentacja ma dotyczyć produktów smart home, produktów inteligentnego domu, automatyki budynkowej, automatyki mieszkaniowej, produktów marki Fibaro. I za chwilę po kilku slajdach oddam mikrofon Krystianowi Bergmanowi, specjaliście i przedstawicielowej firmy Fibaro. On dokończy prezentację. Natomiast z racji tego, iż AB jest dystrybutorem produktów marki Fibaro, które będziemy do Państwa dostarczać i hubem logistycznym, to w pierwszej kolejności kilka słów o AB. Kim jest AB, co robimy, trochę o rynku smart home, jak on jest wielki i na tym skończę prezentację i przekażę. To może od początku. Okej, działa. AB to historia 27 lat. Początek firmy to są lata 90. Może tylko przelecę po tych ważnych punktach. W 2007 roku przejęliśmy holding ATC, największego dystrybutora IT w Czechach, który działa na rynkach czeskim i słowackim. W 2009 roku weszliśmy w segment telco, wtedy jeszcze jako projekt, dzisiaj już jako regularny biznes, umieszczony w biznesplanie. 2010 to jest wejście w segment AGD. Dzisiaj jest to również regularny biznes. Wcześniej był traktowany jako projekt. W 2013 roku dokonało się przejęcie firmy Reckman. Jest to największy dystrybutor zabawek. Kupiliśmy też markę Optimus i obecnie pod marką Optimus produkujemy komputery stacjonarne i dostarczamy do sklepów, na przykład do własnej sieci, do sieci franczyzowej Alsen, która liczy obecnie 410 punktów. W 2016 roku pobudowaliśmy centrum logistyczne w Magnicach, ale o centrum to za chwilkę. No i na przełomie 2016-2017, gdy biznes smart home nabrał już znaczenia, weszliśmy i jesteśmy cały czas w fazie projektu smart home. Kim jest AB? AB to dystrybutor, tak naprawdę jest to dystrybutor core biznesu, to jest dystrybucja IT, 96 tysięcy produktów, produkty IT, produkty telekom, zabawki, czyli Reckman, dzisiaj regularny biznes, foto, rozwiązania zaawansowane jak data center, serwery, storage, digital signage, oświetlenie, własna marka oświetleniowa, działające w kanale hurtowni elektrotechnicznych, elektronika użytkowa AGD RTV, czyli tutaj mówimy o sieci Kakto, 120 sklepów, do których dostarczamy te produkty. Skoro 96 tysięcy produktów, no to musimy mieć odpowiednią ilość klientów, którzy zagwarantują odbiór tych produktów, czyli jest to jakaś stabilizacja w tym momencie, około 16 tysięcy aktywnych klientów, którzy od nas odbierają. Skoro mamy 16 tysięcy klientów, 96 tysięcy produktów, jakoś to trzeba dostarczyć. Więc tylko w skrócie, trzy centra logistyczne. Główne to jest Magnice, pobudowane w 2016 roku. Jest to centrum logistyczne i główna centrala firmy. Wrocław to jest dodatkowy magazyn pomocniczy i magazyn w Czechach. Tutaj troszkę więcej o Magnicach. Jest to nowoczesny i w pełni skalowany system. 8 tysięcy paczek na godzinę. Automatyczny system do formowania i zamykania kartonów. Jest to całkowicie sprawny i automatyczny w 100% system wysyłek, umożliwiający 120 tysięcy wysyłek paczek dziennie. Mówiąc paczkę, mam na myśli od smartfona, a kończąc na tirze. Łączny koszt inwestycji około 130 milionów. I teraz kontrakty, czyli kontrakty, które w 2017 roku się pojawiły i nadal są w niektórych przypadkach w sferze projektu, a w niektórych przypadkach regularnym biznesem. I mamy tu też produkty Fibaro, które w tym momencie są projektem i za chwilkę o nich Krystian opowie. Troszkę o segmencie smart home w Polsce, jak on wygląda, jak będzie wyglądał za chwilę. 2017 rok to jest 120 milionów wartości rynku w Polsce, biznesu smart home, aczkolwiek on jest bardzo ciężko wyliczalny z racji tego, iż nie ma komplementarnego jakby producenta, który
dostarczałby całościowo smart home, a tym bardziej będąc polskim producentem, jaki jest Fibaro. 700 milionów to jest perspektywa na 2021 rok, czyli prawie 6 razy więcej w 4 lata. Gdzie sprzedajemy te produkty? No te produkty sprzedajemy do nowo tworzonego kanału specjalistycznego, do kanału instalatorskiego. Około 130 umów w tym momencie. Sprzedajemy też to do i wykorzystujemy nasze narzędzia jak cross-selling, czyli sprzedajemy do naszych klientów IT i naszych klientów RTV i AGD. No i to jest nieustanne budowanie tak naprawdę tej bazy. I dlatego też jesteśmy tutaj z wami dzisiaj. I tak naprawdę z mojej strony to jest tylko tyle. Bardzo szybko, aczkolwiek AB to bardzo duża i prężnie rozwijająca się firma. Serdecznie zapraszam do nas na stoisko. Jeżeli będą jakieś pytania, z miłą chęcią odpowiemy. Krystian jest specjalistą technicznym produktów Fibaro, który odpowie na wszystkie zawiłe pytania, zresztą już takie pytania padały. Zapraszam też na stronę smarthome.ab.pl. Jest to strona, dzięki której możecie się Państwo zapisać na szkolenia i stać się autoryzowanym, certyfikowanym instalatorem produktów Fibaro. Takie szkolenie dla Was będzie organizowane gdzieś na Śląsku, jeszcze w maju, dokładnie jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno przy komunikacji tutaj wspólnie razem Wam taką informację przekażemy. Ja dziękuję i przekazuję mikrofon Krystianowi. Dzięki wielkie, Tomku. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Krystian Bergman i prowadzę projekty strategiczne i projekty telekomunikacyjne, w tym projekty telekomunikacyjne w firmie Fibaro. Kilka słów o nas. Fibaro jest polskim producentem systemu inteligentnego domu, systemu smart home. Firma pochodzi z Poznania. Obecnie jesteśmy dostępni już praktycznie na całym świecie, w ponad 100 krajach, na 6 kontynentach. Mamy na swoim koncie 30 patentów, jeśli chodzi o produkty, 150 różnych wzorów przemysłowych. Tak jak powiedziałem, naszą specjalizacją jest projektowanie i produkcja urządzeń, szeroko rozumianych urządzeń inteligentnego domu oraz sprzedaż, współpraca z dystrybutorami w różnych segmentach. Czym jest Fibaro? Jak to się w ogóle zaczęło? Otóż Fibaro, tak jak powiedziałem, jest bezprzewodowym systemem inteligentnego domu i zaczęło się od takiej kostki. Chodziło o to, żeby każdą istniejącą instalację elektryczną dostosować do inteligentnego domu, do smart home'u. Niezależnie, czy to jest nowy blok deweloperski, wielki dom, kamienica, która ma 120 lat. Wizja, koncepcja była taka, żeby każdy dom, nowo budowany lub już istniejący, móc podłączyć do inteligentnego domu. Firma powstawała w okolicach roku 2010, wtedy pojawiły się pierwsze prototypy, pierwsze nasze rozwiązania. W tamtym okresie większość rozwiązań inteligentnego domu, jaka była na rynku, to były rozwiązania przewodowe. Rozwiązania nieco bardziej przemysłowe, one z reguły były bardzo kosztowne, no i wymagały prucia ścian, wymagały montażu. Głównie montaż odbywał się na etapie, w którym była wykonywana instalacja elektryczna, więc wszelkie instalacje w budynkach już wyposażonych praktycznie były no, utrudnione bądź niemożliwe. I stąd właśnie się wzięło Fibaro. Chcieliśmy stworzyć smart home, który będzie można zainstalować wszędzie, jak najszybciej, jak najprościej, do takiego stopnia, żeby był sobie w stanie bez problemu z tym poradzić zwykły elektryk, a nawet użytkownik i żeby była możliwość samodzielnej konfiguracji tego systemu oraz samodzielnej zmiany ustawień. Znowu w tym modelu, który był wcześniej, funkcjonowało to w taki sposób, że większość firm miała swoich specjalistów, którzy zawsze odpłatnie jeździli do klienta, nawet przy najmniejszej zmianie konieczne było wgrywanie na przykład nowego oprogramowania do systemu. W tym momencie można to zrobić zdalnie, może przyjechać instalator, jeżeli użytkownik czuje się na siłach, to może to również zrobić samodzielnie. Od czasu tego 2010 roku powstał praktycznie zupełnie nowy segment rynkowy, czyli tak zwani do-it-yourselfersi, czyli osoby, które praktycznie same konfigurują, same instalują sobie system automatyki.
I to jest jeden z naszych modeli biznesowych, o których dzisiaj chciałbym nieco więcej opowiedzieć. Drugim takim segmentem są właśnie rynki instalatorskie, typowo instalatorskie. W kilku słowach jeszcze, jak już powiedziałem, jesteśmy około 8 lat na rynku, 6 kontynentów, 100 aktywnych rynków sprzedaży, 5 różnych kanałów dystrybucji. Praktycznie w tej chwili mamy ponad 10 tysięcy dystrybutorów, resellerów i instalatorów na całym świecie. Fibaro zajmuje się produkcją tych urządzeń w Polsce. My je w Poznaniu produkujemy, stąd wysyłamy naszą elektronikę na cały świat. Tutaj także je projektujemy. Mamy cały dział R&D w Poznaniu i w Zielonej Górze, w którym urządzenia są rozwijane, w którym wprowadzamy nowości. Ale stąd też nadzorujemy operacje na cały świat. Oprócz tego mamy swoje biuro w Stanach Zjednoczonych. I mamy kilka kluczowych rynków dystrybucyjnych, jeśli chodzi o smart home. Pierwszą rzecz, którą chciałbym powiedzieć na samym początku, z reguły my nie sprzedajemy tego systemu bezpośrednio do klienta, ani go nie instalujemy. My zaopatrujemy sieci dystrybucyjne, współpracujemy z operatorami, współpracujemy z dystrybutorami, z siecią franczyzową, z hurtowniami i następnie oni już pracują z instalatorami, pracują z klientem docelowym. Jakie są nasze główne kanały dystrybucji? Nasza sieć franczyzowa przede wszystkim, w całej Polsce i w większości krajów, właściwie na całym świecie. Telekomy, firmy telekomunikacyjne, małe, średnie, mali, średni, duzi operatorzy telekomunikacyjni. Różnego rodzaju, na przykład firmy budowlane, hurtownie. Ostatnio bardzo prężnie w Polsce rozwijający się rynek deweloperów. No i oczywiście współpraca poprzez dystrybutorów z instalatorami. Mógłbym jeszcze tutaj dorzucić na przykład firmy energetyczne. To po części zbliżony odbiorca, jeśli chodzi o telko. Czym jest inteligentny dom? Tak jak kolega powiedział wcześniej, nie ma jednej spójnej definicji, przez co jest problem z szacowaniem wartości rynku, bo jedni powiedzą, że inteligentny dom to alarm, ktoś inny powie, że system monitoringu, ktoś jeszcze inny powie, że system przeciwpożarowy. Rzeczywiście jednej spójnej definicji nie ma. Ogólnie jest to najczęściej system, w którym sterowanie lub częściowo sterowanie odbywa się w sposób automatyczny. Urządzenia elektryczne, elektroniczne są podłączone do jednej wspólnej sieci, umożliwiając zdalne zarządzanie i sterowanie automatyczne. I co najczęściej w takim inteligentnym domu w Polsce podłączamy? Przede wszystkim systemy związane z monitoringiem. W Polsce dosyć popularny temat. Kwestie związane z oświetleniem, sterowanie bramą wjazdową, bramą garażową, detekcja zalania, sterowanie oświetleniem, kontrola dostępu, sterowanie oświetleniem, szczególnie, że tak powiem, medialny temat w Polsce. Myślę, jakbym kogoś zapytał na ulicy, czym jest inteligentny dom, to by odpowiedział, no to jest taka żarówka, którą można ręcznie przez telefon lub z aplikacji uruchomić. Natomiast oczywiście tych funkcjonalności jest znacznie więcej. To może być też sterowanie temperaturą, w tej chwili już połączone urządzenia AGD, urządzenia multimedialne, szeroko rozumiana elektronika użytkowa, elektronika powszechnego użytku. Co najczęściej wybiera klient również w segmencie telekomunikacyjnym, o tym również za chwilę opowiem. Także Fibaro jest producentem urządzeń, które umożliwiają zintegrowanie tych systemów, jest producentem urządzeń typu sensory, typu urządzenia wykonawcze, które realizują funkcje, o których wspomniałem. Tak jak powiedziałem, zasadniczo w takim inteligentnym domu urządzenia komunikują się z sobą. W przypadku systemu Fibaro one komunikują się bezprzewodowo. To było to założenie, o którym powiedziałem. My wykorzystujemy dwie technologie radiowe. Jedną technologią radiową, z której korzystamy, to jest Z-Wave na częstotliwości 868,4 MHz. Drugą technologią jest Apple HomeKit. Na częstotliwości 2,4 GHz, to jest standard stworzony przez firmę Apple.
Także byliśmy pierwszą polską firmą, która w ogóle pokazała urządzenia w ramach tego standardu. Do dzisiaj przodujemy, jeśli chodzi o portfolio. Niedawno na rynek wypuściliśmy pierwsze urządzenie wykonawcze zgodne z technologią HomeKit. I idea jest taka, że urządzenia komunikują się między sobą, ale co ważne w przypadku technologii radiowych, one mogą również przekazywać sygnał innym elementom sieci, czyli w przypadku technologii Z-Wave mamy wsparcie dla topologii mesh, topologii kratowej, gdzie każde urządzenie stałoprądowe może być routerem sygnału, repeaterem tego sygnału, przez co jesteśmy w stanie na instalacjach uzyskiwać lepsze zasięgi. Wielokrotnie otrzymuję pytanie, jakie te zasięgi są. W technologii Z-Wave bezpośrednio urządzenia mogą się komunikować w granicach 30-40 metrów bezpośrednio i przez cztery kolejne hopki ten zasięg zwielokrotniać. Urządzenia projektujemy i produkujemy w Poznaniu. Jaka jest idea całego systemu Fibaro? Otóż zawsze w systemie automatyki budynkowej, w smart home'ie, mamy do czynienia z jakimś urządzeniem centralnym. My na to mówimy centralka, to może być też nazywane kontrolerem, gatewayem, hubem. Mamy w ofercie dwa takie huby. Oprócz tego są i one są pewnego rodzaju mózgiem całej operacji. Oprócz tego są urządzenia, które detektują zmiany jakichś wielkości fizycznych, na przykład detektują pojawienie się dymu, detektują pojawienie się ruchu, zalania. I wreszcie urządzenia wykonawcze, które zmieniają stany. Ustawiają temperaturę na grzejnikach, włączają oświetlenie, otwierają rolety, otwierają bramę, otwierają zamek na przykład. Także moglibyśmy to porównać do takiego układu ludzkiego, gdzie mamy mózg, zmysły i jakieś elementy wykonawcze, ręce. W przypadku portfolio Fibaro ten układ sprowadza się do kilkunastu właściwie produktów. W pierwszej kolejności powiedziałem, że w każdym systemie bezprzewodowym, w każdym systemie automatyki budynkowej musi się znaleźć centralka. W przypadku technologii Z-Wave, w tej chwili technologii takiej no przodującej, jeśli chodzi o bezprzewodówkę, jest to centrala Home Center 2 i Home Center Lite, urządzenia naszej produkcji. I ona pośredniczy w komunikacji między urządzeniami, zarządza tymi urządzeniami, realizuje sceny, umożliwia połączenie się z systemem poprzez zewnętrzne aplikacje, połączenie się z systemem z dowolnego miejsca, poprzez naszą chmurę. Do centralki wpinają się aplikacje, to mogą być aplikacje na iOS-a, na Androida, na tablet, na telefony komórkowe, ostatnio również na smartwatche, zarówno Android Gear, jak i Apple Watch. Jeśli chodzi o sensory, w naszej ofercie wspominałem, że chcieliśmy, żeby system mógł być zainstalowany na dowolnej instalacji elektrycznej, czyli trzeba było założyć pewnego rodzaju kwestie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o sensory, chcieliśmy, żeby one były zasilane bateryjnie. Bateria miała i musi posłużyć jak najdłużej, więc obecnie baterie Fibaro starczają na około 2 lata, niektóre produkty 3 lata. W przypadku głowicy, na przykład termostatycznej, którą mamy w swojej ofercie ładowanej z USB, to jest jeden sezon. Także na minimum 2 lata użytkownik powinien mieć spokój z bateriami. I jakie to są sensory? Opowiadając nieco o naszej grupie produktowej. To są sensory takie jak na przykład detektor ruchu, który też mierzy natężenie światła i temperaturę, detektor zalania, detektor dymu, detektor czadu, detektor otwarcia zamknięcia drzwi i okien. One również mierzą temperaturę. Każdy z naszych czujników to jest de facto multisensor, także one mierzą kilka różnych zmiennych fizycznych. Urządzenia, które umożliwiają zdalne sterowanie, czyli na przykład urządzenie do sterowania za pomocą gestów rąk, urządzenie za pomocą typu pilot, którym sterujemy zdalnie, na przykład otwarcie, zamknięcie drzwi, zapalenie się jakiegoś światła i wreszcie dybaton, czyli na przykład przycisk alarmowy lub po prostu aktywator scen.
I z drugiej strony mamy te elementy wykonawcze, bardzo uniwersalne moduły. Dla nas ta uniwersalność jest również bardzo ważna, czyli każdy moduł ma kilka zastosowań, można go stosować na różne sposoby. Najbardziej uniwersalne łączniki przekaźnikowe, właściwie w kilkudziesięciu zastosowaniach w domu, od sterowania oświetleniem, sterowania gniazdami, po załączanie otwarciem bramy wjazdowej, bramy garażowej, wysterowanie centrali alarmowej na przykład, wysterowanie jakiegoś elektrozaworu. Następnie moduł dimmer, czyli sterowanie oświetleniem, możliwość ściemniania, rozjaśniania, urządzenie już w drugiej generacji, które rozpoznaje rodzaj żarówki, która jest podłączona do naszego odbioru, możliwość detekcji przepalenia tej żarówki. Następnie moduł RGBW, czyli sterowanie taśmami barwnymi, LED-owymi RGB, RGBW i roller shutter do sterowania roletami. Kolejne dosyć też istotne urządzenia to jest heat controller, o którym wspomniałem, czyli umożliwiający sterowanie grzejnikami i wall plug, który jest adapterem do gniazda, podłączamy go i możemy sterować wyjściem z tego gniazda. To, co jest ważne w przypadku elementów wykonawczych Fibaro, to że każdy z tych urządzeń mierzy też moc czynną i energię odbiornika, czyli użytkownik lub operator energetyczny ma informację, jakie jest realne zużycie energii, w którym momencie urządzenie pobiera tę energię, w którym momencie pobiera moc, w jakim charakterze ją pobiera i użytkownik ma możliwość przeliczenia tego na koszty. Także to daje bardzo duże pole do zarządzania oszczędnościami w domu. Możemy zweryfikować, ile rzeczywiście ten set-top box pobiera energii i tak dalej. Ten dysk wbudowany w środku na przykład. I taką funkcję realizują wszystkie urządzenia wykonawcze Fibaro. Jednym z naszych najnowszych urządzeń, o których też chciałem wspomnieć, jest Intercom. On właściwie łączy zarówno te zmysły i elementy wykonawcze. To jest wideodomofon z wbudowaną kamerą Full HD, umożliwiający otwarcie drzwi, podejrzenie, co się dzieje przed drzwiami z dowolnego miejsca na świecie. I jakie to są funkcjonalności? Ja często mówię, że praktycznie w systemie inteligentnego domu można zrobić wszystko, także z reguły zawsze możliwości, zawsze ogranicza nasza wyobraźnia. Najczęściej, tak jak tutaj przedstawiono, mamy sterowanie klimatem, sterowanie roletami, sterowanie oświetleniem, ochronę przed pożarem, ochronę przed zalaniem, ochronę przed czadem, bardzo ważne w Polsce. Sterowanie multimediami, będę o tym wspominał, sterowanie urządzeniami elektrycznymi, różnego rodzaju, zarządzanie systemem w ogrodzie, systemem podlewania, monitorowanie otwarcia, zamknięcia drzwi i okien, wykrywanie ruchu, ochrona antywłamaniowa. Takie najbardziej popularne grupy funkcjonalności, natomiast wiele jeszcze, myślę, można by było tutaj dodać. Kilka słów o technologiach bezprzewodowych, z których korzystamy. To jest forum techniczne, dzisiaj na stoisku mieliśmy dużo pytań też na ten temat, dlatego chciałem nieco o tym wspomnieć. Wykorzystujemy dwie technologie radiowe. Jedna technologia to jest Z-Wave. Z-Wave jest standardem bezprzewodowej automatyki budynkowej, działającym na częstotliwości 868,4 MHz. I to jest standard, z którego może korzystać wielu producentów. Innymi słowy, jest blisko 700 producentów tworzących ponad 3000 wzajemnie kompatybilnych produktów. I takie też było założenie Fibaro. My nigdy nie będziemy w stanie stworzyć wszystkich komplementarnych produktów, dlatego zależy nam, żeby nasza centrala, nasze urządzenia komunikowały się z innymi urządzeniami. Na przykład z innymi termostatami, z głowicami, z jakimiś urządzeniami multimedialnymi, tak, to z jakimiś monitorami energii. I tutaj właśnie przychodzi z pomocą standard Z-Wave, bo po prostu on definiuje protokół komunikacji bezprzewodowy do automatyki. W tej chwili na przykład w Stanach Zjednoczonych 8 na 10 operatorów telekomunikacyjnych właśnie korzysta z Z-Wave'a ze względu na popularność. W kontekście tych projektów telekomunikacyjnych mogę dodać, że
mieliśmy wiele takich projektów, gdzie operator chciał do zestawu dla klienta dorzucić na przykład jakieś urządzenie, którego Fibaro nie miało w swojej ofercie. Termostat specyficzny na dany region na świecie, na przykład w Emiratach mieliśmy taki projekt z firmą Etisalat i nie było problemu, my dawaliśmy swój zestaw, dawaliśmy swoją centralkę, a oprócz tego operator tworzył komplementarny zestaw urządzeniami zewnętrznych producentów. I tutaj właśnie jest moc tej technologii, także 3000 ponad już wzajemnie kompatybilnych produktów. Nie tworzymy od zera protokołu, wykorzystujemy gotowe, ustandaryzowane, certyfikowane rozwiązania. Tych standardów jest oczywiście dużo i obecnie na rynku mamy trochę wojnę standardów, jeśli chodzi o automatykę. Przypomina to z dawnych czasów wojnę między VHS-em i beta, potem DVD, wideo i Blu-ray i tak dalej. Więc to cały czas się toczy. Tak jak powiedziałem, Z-Wave jest często wybierany przez operatorów ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na komplementarność rozwiązań. Drugim nową technologią, w którą Fibaro zainwestowało, to jest Apple HomeKit. Relatywnie nowa technologia, którą pokazało Apple około 2 lata temu. Zaczęły już się pojawiać pierwsze urządzenia. Obecnie tych urządzeń jest powiedzmy 100 kilkadziesiąt kompatybilnych z technologią. I to jest technologia dedykowana dla użytkowników Apple'a. Urządzenia, które tutaj Państwo widzą, to jest taka grupa urządzeń, o których często mówimy jako plug and play. Z jednej strony mamy te moduły instalacyjne, które montujemy w puszkach na istniejącej instalacji, ale z drugiej strony mamy czujniki czadu, czujniki zalania, czujniki dymu, tego wall pluga, którego wkładamy do gniazda. Nie ma problemu, żeby klient zainstalował to sobie samemu i pod tym względem też właśnie jest fajna ta technologia Apple HomeKit, ponieważ ona umożliwia bardzo prostą konfigurację, bardzo, bardzo prostą automatyzację produktów. Tworzyło ją Apple dla swoich użytkowników, także user experience jest na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o warstwę radiową, Apple wykorzystuje po prostu chip bluetoothowy, nakłada na to swoje szyfrowanie. I to, co różni ją od technologii Z-Wave, to, że w przypadku HomeKita nie mamy jednostki centralnej, nie mamy centralki. Jednostką centralną staje się w tym momencie telefon lub iPad, a najlepiej Apple TV, jeżeli chcemy mieć dostęp zdalny do tego systemu. Także dla użytkowników Apple'a bardzo ciekawe rozwiązanie. Też świetnie ustandaryzowane urządzenia wzajemnie są kompatybilne i tak jak mówię, jest ich już coraz więcej na rynku. Z drugiej strony zaleta jest też przy okazji gdzieś tam pewnego rodzaju ograniczeniem, tak jak to w przypadku Apple'a ma miejsce. Jest tylko dla użytkowników Apple'a. Nie ma aplikacji androidowej do obsługi HomeKita. Oficjalnie jeszcze jedyną apką aplowską, która jest na Androida, to jest Apple Muzyka. Tak wygląda polityka tego producenta. Także obecnie mamy 7 produktów współpracujących z Apple HomeKit i dosyć przełomowym jest ten produkt na prezentacji go widać za iPhone'em. Biały moduł, nasze moduły Z-Wave'owe instalatorskie są czarne. W Apple HomeKit mamy jako pierwsi na świecie moduł instalatorski. Czyli jeżeli załóżmy operator chciałby oferować urządzenia HomeKitowe i później na drugim etapie zaoferować już rozwiązania instalatorskie, czyli w pierwszym etapie plug and play, w drugim etapie rozwiązania instalatorskie, to też już w technologii HomeKit jest taka możliwość. Oczywiście, jak pokrótce wspomniałem, cały szereg aplikacji wspierających, umożliwiających zdalne sterowanie, zdalny monitoring, począwszy od aplikacji iPhone'owej, po Androidy, na tablety, na telefony, na smartfony i ostatnio również na zegarki, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Kwestia, o której chciałem wspomnieć, o której również powiedziałem wcześniej, mianowicie integrację. Integrację w świecie, mówimy w tej chwili praktycznie już o biznesie zorientowanym na internet rzeczy. Coraz więcej produktów staje się połączonych. Nowe modele biznesowe są tworzone, urządzenia muszą łączyć się w jedną sieć. No i my też staramy się podążać za tym trendem, staramy się go wyznaczać. Powołaliśmy taki program o nazwie Works with Fibaro i zrzeszamy tam
producentów urządzeń komplementarnych, które po prostu są kompatybilne z naszym systemem. Na przykład taki polski Satel. Klient w domu może już mieć urządzenia satelowskie, może mieć system, nie ma problemu, żeby ten system zaciągnął do Fibaro. Dzięki temu będzie mógł na przykład otwierać rolety z manipulatora alarmowego wychodząc z domu, klasycznie uzbrajając system. Z drugiej strony czujki satelowskie będą mogły mu na przykład zapalać światło. Jest to taki fajny, czysty przykład integracji. Urządzenia komunikują się na warstwie IP, więc jest to proste, szybkie połączenie. I takich integracji w systemie właściwie no, mamy kilkaset. W zeszłym roku opublikowaliśmy środowisko o nazwie Marketplace, gdzie nasi użytkownicy, nasi instalatorzy, dystrybutorzy mogą tworzyć również swoje integracje. Czyli mamy już platformę do integracji opartą na community. Odkąd ją wprowadziliśmy, pojawiło się kolejnych kilkadziesiąt integracji, które po prostu rozszerzają możliwości naszego systemu. I to ma fajne konsekwencje, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalności, bo po prostu na przykład możemy sobie otworzyć okno Fakro, wysterować system alarmowy, wysterować jakiś klimatyzator. Jeżeli ktoś ma wzmacniacz Yamaha w domu, no to można sterować wzmacniaczem, na przykład audio Sonosy, tak, to samo, jakieś kamery IP, ale z drugiej strony, z drugiej strony biznesowej, dla firm oferujących, mających już na przykład dzisiaj się rozmawialiśmy o kamerach Hikvision, urządzeniach, które już instalatorzy mają w swojej ofercie, dzięki temu mogą oferować rozwiązanie komplementarne, bo dzisiaj mamy taką sytuację w domu, że mamy tych urządzeń coraz więcej, mamy same piloty, jeden pilot od bramy wjazdowej, od bramy garażowej, mamy pilota od rolet, mamy pilota od telewizora, mamy pilota od Blu-raya, mamy pilota od set-top-boxa. Tych urządzeń jest coraz więcej w naszym domu. Chodzi o to, żeby zintegrować. Najważniejsze słowo w automatyce budynkowej to jest właśnie integracja. I czym więcej jest integracji, tym lepiej dla klienta, tym lepszy system. Ponieważ dzisiejszy klient, i to dotyczy też firm telekomunikacyjnych, będzie miał urządzenia różnych producentów. Będzie się starał, żeby te urządzenia się komunikowały wzajemnie ze sobą. I my też staramy się odpowiadać na taką potrzebę, także łączymy się z coraz większą grupą urządzeń, na bieżąco rozwijamy te partnerstwa. Świetnym przykładem jest polska firma Fakro, oferująca okna dachowe, zgodne też z technologią Z-Wave, czyli klient mając Fibaro, mając Fakro, okno dachowe może je zdalnie otworzyć, zamknąć rolety, otworzyć rolety. Nawet są teraz już takie wewnętrzne rolety antysmogowe montowane i, że tak powiem, może je zintegrować, połączyć w jeden system. Bardzo ważna kwestia, niestety w Polsce jeszcze gdzieś raczkująca w kontekście integracji sterowanie głosowe, szalenie popularne już w Europie, jeszcze bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych, czyli wielcy gracze typu Amazon, Google, inwestują no, setki milionów dolarów już w reklamę systemów asystentów głosowych, przy czym Amazon określa, że około 20% użytkowników platformy Alexa wykorzystuje ją do funkcjonalności smart home'owych. Także to jest bardzo dużo i wierzymy, że tak będzie wyglądała przyszłość sterowania właśnie. Sterowanie głosowe, czyli wykorzystanie najbardziej naturalnego interfejsu dla nas jako ludzi, interfejsu głosowego, to będzie przyszłość. Niestety w Polsce jesteśmy na trochę straconej pozycji, ponieważ no, tego typu nowinki są dostępne u nas z pewnego rodzaju opóźnieniem. Światło w tunelu, być może Google Assistant przedstawi Google Home'a wspierającego język polski. Obecnie no, nie ma takiej możliwości, zarówno Amazon Alexa, Google Home i Siri niestety wspierają język angielski, język niemiecki, język francuski, polskiego jeszcze nie ma. Myślę, że jak pojawi się język polski, to również jeszcze przyspieszy rozwój tego rynku, o którym mówiliśmy, ponieważ ludzie zaczynają od funkcjonalności typowo dla asystentów, czyli na przykład integrację z kalendarzem, integrację z pogodą, a potem pojawiają się coraz ciekawsze nowe rzeczy, które chcą poznawać. Jeśli chodzi o możliwości, ja wymieniłem takie grupy funkcjonalności, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze z punktu widzenia klienta. Dlaczego, skąd to się dzieje, że klient wybiera system Fibaro i jakie grupy funkcjonalności są
tak naprawdę dla niego najważniejsze. Przede wszystkim w Polsce kluczową funkcjonalnością i powodem, dla którego ktoś kupuje system, idzie po ten system, jest bezpieczeństwo, czyli integracja z systemem alarmowym, rozwinięcie możliwości obecnego systemu alarmowego, sterowanie zdalnie, monitoring zdalny tego systemu, systemy kamer, detekcji czadu przede wszystkim, tak, widzimy co roku, ile osób niestety pada ofiarą czadu w Polsce. To są setki, jeśli nie tysiące. To samo dotyczy detekcji dymu. Ostatnio bardzo popularny w Polsce temat, niestety popularny w Polsce temat smogu. Widzimy, jakie są już w tej chwili inwestowane w środki w polskich miastach, w niektórych ilość smogu jest przekroczona 40-50-krotnie. Wiemy, że może być już bardziej niebezpieczny od dymu papierosowego. Nawet w wielu polskich miastach już mając tylko dowód rejestracyjny możemy jeździć za darmo, na przykład komunikacją miejską zimą. Tak? No i wtedy detekcja tego smogu, czyli dbanie o nasze zdrowie jest też kwestią bardzo, bardzo istotną. Drugim powodem, dla którego ktoś chce mieć system smart home w domu, z reguły to jest po prostu komfort, możliwość zdalnego sterowania, komfort automatycznego sterowania, czyli nie muszę co rano pamiętać, żeby toalety otwierać, bo one się otworzą same. Wychodząc z domu, uzbrajając system alarmowy, odetnę od razu gniazda, żeby nie zostawić żelazka włączonego. Komfort tego, że jak jestem na urlopie, jak nie daj Boże mi rura pęknie lub wyleje woda, to automatycznie ją odetnę w domu. No tego się nie da ani przecenić, ani wycenić. I takie możliwości też daje smart home. Bardzo, bardzo popularnym powodem jest po prostu chęć zwiększenia swojego komfortu. Kolejnym powodem może być oszczędność, czyli poprzez zastosowanie takich smart urządzeń, typu chociażby głowica, typu monitoring energii, jesteśmy realnie w stanie wpłynąć na ogrzewanie, na koszty ogrzewania, na koszty zużycia energii. W Polsce, w naszym klimacie, szczególnie realne oszczędności generujemy poprzez odpowiednie sterowanie ogrzewaniem. Nawet są różne szacunki, mówi się, że do 40% jesteśmy w stanie zaoszczędzić przy odpowiednim sterowaniu ogrzewaniem mieszkania. Zostało nam 2,5 minuty. W kilku słowach chciałem powiedzieć, na czym w tej chwili się skupiamy. Wymieniałem różne grupy odbiorców, różne grupy dystrybucyjne. W listopadzie 2017 roku rozpoczęliśmy szeroki program szkoleń dla instalatorów, które też tutaj realizują koledzy z AB. Ujednoliciliśmy program tych szkoleń. Chcieliśmy, żeby szkolenia były prowadzone z odpowiednią jakością i program został wprowadzony. Do dzisiaj nam się udało przeszkolić w Polsce prawie 3000 instalatorów z Fibaro, także sieć już jest dosyć rozległa, natomiast potencjał jest olbrzymi. Wierzymy, że docelowo już nawet za kilka lat po prostu smart home stanie się standardem, tak jak standardem często porównuję, stała się na przykład zmywarka do naczyń. Jeszcze 10-15 lat temu pewnie gdzieś tam w Polsce była postrzegana jako trochę luksus, naczynia można sobie umyć ręcznie, ale teraz jak się komuś popsuje w domu, to wie jak to wygląda. W ramach szkoleń, o których powiedziałem, instalator otrzymuje od nas szereg benefitów. Czy jest certyfikowanym instalatorem, dostaje odpowiedni pakiet wiedzy, dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych, wsparcie techniczne podczas instalacji, które zapewniają dystrybutorzy, a także program na przykład aktywizacji instalatorów, po którym może na pierwsze instalacje jechać z osobą doświadczoną i przede wszystkim dostęp do bazy wiedzy w różnych formach. Dodatkowym benefitem, który właśnie też uruchamiamy dla naszej sieci instalacyjnej, jest aplikacja instalator umożliwiająca profesjonalną diagnostykę systemów, profesjonalną diagnostykę sieci, także każdy certyfikowany instalator docelowo będzie miał dostęp do aplikacji monitorującej sieć. W przypadku wielu klientów jest w stanie na przykład zapewnić im serwis predyktywny, jest w stanie sprawdzić, co się na tych instalacjach dzieje. W kilku słowach o procesie szkoleniowym. Szkolenia są dostępne online, można się zapisywać przez AB, można się zapisywać przez stronę Fibaro. Tam jest formularz zgłoszeniowy, są podane harmonogramy,
Szkolenia odbywają się w wielu miejscach w Polsce. Cena tych szkoleń to jest bodajże w tej chwili 129 zł. I po takim szkoleniu przekazujemy komplet pakiet informacji dla uczestnika. W kilku słowach już podsumowując, dlaczego akurat robimy system w taki sposób, jakie są jego zalety. Przede wszystkim bezpieczna, ujednolicona technologia radiowa, komplementarność, czyli staramy się pokrywać jak najwięcej funkcjonalności, design produktów, mam nadzieję, że Państwo widzieli, jeżeli nie było widać na prezentacji, to zapraszamy na stoisko, można obejrzeć. Modułowość, też bardzo ważne w kontekście firm telekomunikacyjnych, klient nie musi od razu się decydować na całe rozwiązanie, może wybrać tylko jego część. Produkt w całości produkowany w Polsce, no i pewny zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Także dziękuję bardzo. Chyba mamy 3-minutowy jeszcze pakiet na pytania. Jeżeli są jakieś, to chętnie odpowiem. Lub zapraszam też do nas na stoisko, jeżeli ktoś chciałby nieco więcej porozmawiać. Proszę, tak? Proszę, proszę. Czy to będzie działać w mojej sieci, która jest tak. Tak, to, tutaj ta klasa praktycznie nie powinna mieć znaczenia. Jeśli chodzi o IP, właśnie no system komunikuje się radiowo, on jest niezależny od tej. Tak, tak. Jeszcze raz? System alarmowy. Tak, właściwie można podłączyć dowolny system alarmowy. W przypadku satela jest o tyle fajnie, że to jest satelit DSC. Mamy możliwość zaciągnięcia w całości tego alarmu, czyli jest taka natywna integracja po tej warstwie IP. Natomiast do innych systemów alarmowych mamy możliwość po prostu wpięcia naszych modułów. Możemy wtedy zdalnie uzbroić system, sprawdzić, jaki jest jego stan. Na poszczególne czujki mamy dedykowany moduł o nazwie UBS, który wpinamy i mamy wtedy podgląd z tych czujek. Także minusem jest to, że nie widzimy wszystkich czujek, że tak powiem, po IP, ale możemy też tak samo sterować, uzbrajać alarm. Już odpowiadam. Już odpowiadam. Ten sposób, w który się komunikujemy, jeżeli wykorzystujemy ten plugin, tę warstwę IP, wykorzystujemy elementy satela. On jak gdyby udostępnia nam API, mamy możliwość połączenia, to jest moduł, który produkuje satel dedykowany do swoich central. To samo ma miejsce w przypadku DSC. Jeśli chodzi o ten drugi sposób, czyli wpięcie naszych modułów, nasze moduły były certyfikowane do systemów alarmowych trzeciej kategorii. Na przykład ten moduł UBS, o którym wspominałem, do czujek. Wtedy można go też wpiąć. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy nigdy żadnych roszczeń, jeśli chodzi, na tej podstawie, jeśli chodzi o... Rozumiem. Zauważyłem, tutaj też dużo dyskutujemy z naszymi instalatorami, niestety w Polsce widzę, że trochę to jest taka jeszcze wolna amerykanka w tym temacie. Tak naprawdę instalować systemy alarmowe często może każdy i tak jak pan powiedział, to zależy od ubezpieczyciela po prostu. Często zależy od indywidualnego przypadku.
Zgadza się. My ze swojej strony, tak jak powiedziałem, te moduły, które możemy podłączyć do alarmu, moduł UBS, one mają certyfikat alarmowy trzeciej kategorii, który już dostaliśmy chyba w roku 2012. To oznacza, że może być stosowany w domach, ale nie na przykład w instalacjach bankowych i tak dalej. Mhm. Już odpowiadam. Z powiadomieniami mogą być też realizowane na różne sposoby. To mogą być SMS-y, tak jak pan wspomniał. My mamy wbudowaną, my jesteśmy połączeni z bramką SMS-ową i one tam właśnie kosztują te tam kilkadziesiąt groszy za SMS-a. Jeżeli ktoś nie chce z nich korzystać, może korzystać z powiadomień push po prostu. Mhm. To też pewnie zależy od telefonu, bo tu akurat z tego, co ja wiem, na iPhone'ie można wyświetlić te pusze, które się pojawiły tą górną belką. Oprócz tego, jeżeli jest też taka możliwość, można skorzystać po prostu z bramki GSM-owej. Znowu akurat my nie mamy w swojej ofercie, natomiast są bramki dostępne, urządzenia instalacyjne, które w momencie podania impulsu wysyłają SMS-a na podany numer, podobnie jak to ma miejsce w przypadku systemów alarmowych. No i wtedy takim zewnętrznym urządzeniem można by tak. To mówimy o mailach, natomiast ja też mówię, że są zewnętrzne urządzenia GSM-owe. Możemy za chwilę też o tym pogadać. W tytule maila, zgadza się. Tak, ale są te GSM-owe bramki hardware'owe, które po podaniu sygnału po prostu wysyłają zdefiniowanego maila. Niekoniecznie trzy... Aha. Nie. No też właśnie, nie powiedziałbym, że 3000. Możemy porozmawiać, tak jak mówię, z kilka różnych sposobów. Najczęściej, jeśli chodzi o operatorów, te powiadomienia, o których mówimy, one się odbywają po prostu na linii klient-centralka. Operator w to, że tak powiem, nie ingeruje, ponieważ no, musiałby się wpiąć swoimi serwisami w nasz serwis centralki z zewnątrz. Także to też taka duża ingerencja. Natomiast są różne modele, z których my współpracujemy, ponieważ są też operatorzy, którzy oferują na przykład urządzenia Fibaro, ale już centrale chcą mieć customizowaną, na przykład typowo pod siebie, chcą mieć swój logotyp, chcą mieć swoją grafikę i wtedy są firmy, które w ramach technologii Z-Wave robią te centralki dla telekomów, mówiąc potocznie, i one później komunikują się z naszymi urządzeniami, też po technologii radiowej Z-Wave. Już chyba czas, natomiast... tak? Bezpłatna. Wszystkie aplikacje, całe oprogramowanie mamy bezpłatne. Tak, jeżeli państwo by mieli jakiekolwiek pytania, zapraszamy na piętro, mamy swoje stoisko.
Już mu... W wielkim telegraficznym skrócie my staramy się tych danych nie przechowywać. One są lokalnie. Natomiast oczywiście do RODO jesteśmy przygotowani w związku z kontami zdalnego dostępu i tak dalej. Także no to każde chyba przedsiębiorstwo po prostu w Polsce w tym momencie jest w procesie intensywnego przygotowywania się do RODO. Od strony umów formalno-prawnych, od strony przechowywania danych, backupów. Także też jesteśmy na to przygotowani. Dobra, dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam serdecznie do nas na stoisko. Jakby były jakieś pytania, to chętnie odpowiem.